serdecznie witamy nauczycieli, wychowawców, no i przede wszystkim uczniów klas pierwszych i drugich. Witam również absolwentów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Do klas pierwszych i drugich w tym roku szkolnym uczęszczało 232 uczniów. No niestety, 6 osób póki co nie otrzymało promocji do klasy wyższej. Ktoś tam coś powiedzieć? Mianowicie klasa 2C, która w ubiegłym roku miała średnią najwyższą w szkole, w tym roku ma średnią najniższą w szkole. Bardzo proszę, żeby klasa 2C przemyślała sobie pewne sprawy w czasie wakacji, żeby ta sytuacja nie powtórzyła się w klasie trzeciej, bo klasa trzecia kończy się egzaminem maturalnym. Spośród klas pierwszych i drugich 34 osoby, wasi koledzy i koleżanki, otrzymują świadectwa z wyróżnieniem. Żeby takie świadectwo z wyróżnieniem popularne paskiem otrzymać, to trzeba spełnić następujące kryteria. Mieć średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Joasiu, bardzo proszę, żeby się pokazała wszystkim. Przedstawione przez samorząd uczniowski. Wtedy myślę, że ksiądz Marek jeszcze kilka słów do nas powie. Natomiast z tego miejsca bardzo serdecznie księdzu Markowi dziękuję za te 6 lat pracy. No i takiego właśnie, nie wiem, ciepłego słowa, uśmiechu na co dzień, podtrzymywania na duchu. I zawsze jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Natomiast zawsze tą niezastąpioną częścią osobowość człowieka. Mam gościa Państwa, wydają się z Karnej Szkoły Pannej Ewa Ben i Marta Hajdu. Thank you.
daj spokój, Maria, może gdzieś poszedł z kolegami, no nie wiesz jak to jest być wielu wieku, cieszyć się wakacjami. Zatem ja jestem z niego bardzo dumna. Nasz syn obiecał nam, poprawił wszystkie oceny i na świadectwie nie przyniesie ani jednej dwójki. No super, moim zdaniem i bardzo się zgodzę. No, a poza tym nie pamiętasz przecież jak poprawiał te wszystkie oceny, jak przesiadywał nad tymi książkami do nocy. Wiesz co, przesiadywał, ale czy do nich zajrzał? To jest pytanie. Nasz Tomaszek też ostatnio miałeś się z prawdą. Pamiętasz, jak ostatnio kazałeś mu posprzątać jego pokój, bo nie mogłeś patrzeć na ten obraz nędzy i rozpaczy? To pamiętasz, co zrobił? Wywiesił na drzwiach kartkę z napisem. W trosce o spokój nerwów mamy i taty, szanownym rodzicom wstępy zbroniony. Tak samo mogło być z książkami. Przesiadywał po prostu. No, jest. To będzie mógł pochwać się świadectwem. No, to ja się spieszę. No, ja idę na blisko i Tomek? Muszę się przebrać jeszcze, no. No, chodź, nie już. No, nie, no, nie. To świadectwo. Przypomnę panu młodzieży, że w Norwegii jest taki zwyczaj, że sala gimnastyczna nie mówi o dniu pierwszym.